do wyboru operacji polegającej na podniesieniu czy liftingu piersi, to skłania przede wszystkim nieestetyczny kształt. Jeżeli piersi jest długa, obwisła, płaska, wówczas większość kobiet nie akceptuje takiego wyglądu, no i szuka sposobu, aby przywrócić wygląd z piersi no, z lat młodzieńczych, z lat młodości. Kształt piersi zmienia się naturalnie po okresie ciąży, po karmieniu piersią, kiedy masa tkanek w czasie karmienia jest bardzo duża. To rozciąga cały ten aparat więzadłowy utrzymujący pierś, rozciąga skórę i nie zawsze pierś po zakończeniu karmienia wraca do swojego pierwotnego kształtu. I powrót do pierwotnego kształtu, jeśli nie wystąpi w sposób naturalny, samoistny, możemy wykonać w drodze chirurgicznej. Tak więc no, nieestetyczny, niesatysfakcjonujący kształt piersi jest w zasadzie głównym, chyba jedynym wskazaniem do liftingu piersi i z tego też powodu kobiety szukają pomocy, aby poprawić kształt.